Dzień dobry. Dzisiaj nietypowo. Jestem już dawno po śniadaniu. Dawno po wszystkich swoich kardiach i innych rzeczach. Przyszła mi właśnie paczka z Gym Shopu. Także zaraz zrobimy unboxing, pokażę wam, co tam zamówiłem. Dlaczego tak dzisiaj? Dlatego, że jak mówiłem, szwagierka wczoraj była u nas. No i spała tutaj u nas. Bo przyjeżdża ja sobie czasem do Sylwii i tak po prostu, więc wiadomo, rano trzeba było pogadać, zjeść śniadanko i tak dalej, więc to trochę zeszło, więc nie bawiłem się w jakieś nagrywki, ale już jestem, spokojnie, dzień masa, 50 chyba czwarty, czy tam trzeci, już sam nie wiem, bo nie orientuję się w tym, ale zobaczcie, jaki żywszy wstęp, nie? Zresztą z rana do świadomie taki, kurde, jestem spizgany. A tutaj popatrzcie, jak elegancko. No może nie jest taki głupi pomysł, żeby trochę później te rzeczy zaczynać. Rana na wago, waga na rano, nie wiadomo jaka, bo nie zważyłem się. Natomiast zabieram się tą paczkę, bo muszę zaraz się zacząć przygotowywać. Jechał bić 30 minut przed i powolutku robić jedzonko, bo dzisiaj chcę zrobić plecy ciężkie, trochę wcześniej. Bo dzisiaj też mamy trochę załatwień, ogarniania, już od samego rana było ogarnianie, oczywiście trzeba było załatwienia robić pewne, bo niedługo trzeba się będzie zbierać i jak się nie zrobi wszystkiego i się zbierze człowiek, to jest dupa zbita, nie? Więc musi być wszystko dopięte. Otwieram pakę, albo może wiecie co, otworzę przy was, czemu nie? Tylko sobie czekajcie, ustawię jakoś se, bo zaraz się coś przyczepi. Ciekawe, czy to będzie coś widać w ogóle. Czy to coś widać w ogóle? Coś ich tam widać. Czekajcie, jakiś nóż. God damn it, żeby kulturysta noża nie miał, nie? Ale mam nożyczki do mięsa. Muszą się nadać. Dobra. Już wam pokazuję, co my tu mamy. Mamy... Jest, to zamawiałem. Karton. Taki żarcik. Dobra. Jedź. Mamy tak. Oczywiście zestaw dla prawdziwych leniów, czyli cooking spray. Musi być, bo ja jestem leniwą pizdą. Kreatyna. Raz. EAA. Dwa. Glutamina. Musi być. Glutamina numer 2 musi być. To chyba się nie pomieści, to już wszystko. Omega 3 razy chyba 3, tam powiedziałem, albo 4, albo 2, może 2, nie, 3 właśnie. Omega 3, omega 3, omega 3, nie będę wam zasłaniał mojego mnie, czyli pięknego widoku. Citrus bergamot, bardzo fajna rzecz, jeżeli chodzi o kwestię lipidogramu. NAC, N-acetylcysteina, cały rok stosuję, cynk, cały rok stosuję, L-tryptofan dla ludzi, którzy mają problemy ze spaniem albo chcą poprawić, o wiedziałem, że 4 razy omega 3, ja tej omega 3 teraz biorę 10 gramów dziennie, więc sporo, taurynian magnezu razy 2, do tego sapalmeto, ale to już jest dla Sylwii, nie dla mnie. Ja DHT nie blokuję, bo mi na włosach nie zależy i tauryna to dla mnie oraz białko dla Sylwii. Tutaj, a nie, to co ja zamówiłem, bo był ciekawy smaku, chocolate hazelnut, a to jest białko dla Sylwii, czyli salted caramel. Dlaczego Real Farm, a nie Aizo? Ano, bo Aizo niestety posiada chyba soję, czy tam lecytynę soją, czy coś takiego. Sylwia jest uczulona, więc Sylwia generalnie prawie nic nie może co dobre jeść. To się włączy łącznie z tym niestety pysznym białkiem razem łączy, no i niestety ona nie może, biedna. Musi sobie radzić jak może, więc tak to wygląda. Zachęcam oczywiście do korzystania z mojego kodu na Gym Shopie. Jeżeli ktoś chciałby mnie wesprzeć mój kanał, to będę bardzo, bardzo wdzięczny. A tymczasem zbieram się i przygotowuję posiłek przedtreningowy. Dobrze, dzień dobry. Witam was w kolejnym voiceoverze. Dzisiaj z treningu pleców. I jak wiecie, do pleców
mam szczególny sentyment, a to ze względu na to, że są wykonywane tylko i wyłącznie raz w tygodniu. Wszystkie inne partie w zasadzie w moim planie treningowym, oprócz ramion, wykonywane są dwa razy w tygodniu, a te plecy tylko raz. I to jest coś, co w sumie odróżnia mój off-season z Lukim najmocniej od tego, który robiłem z Dominikiem, bo z Dominikiem mieliśmy priorytet na plecy i tam właśnie bardzo mocno te plecy były atakowane. Tutaj wręcz przeciwnie. Oczywiście nie mówię, że plecy nie są mocno atakowane, bo są jak najbardziej i staram się tutaj, żeby te plecy zajechać maksymalnie, jak to tylko jest możliwe, mimo tego, że ten trening nie był najlepszym treningiem. Już naprawdę czułem bardzo mocne zmęczenie, co zresztą obgadałem już z Lukiem i adresujemy to już w ten weekend, czyli odpoczywam. Natomiast myślę, że słusznie Luki stwierdził, że to, co mnie jest najbardziej potrzebne, to zdecydowanie klatka piersiowa i barki. Bo ja generalnie zawsze tą klatkę miałem słabą. Nigdy jej też nie lubiłem trenować ze względu na to, że jej praktycznie nigdy nie czułem, przynajmniej nie tak, jak powinienem ją czuć. I myślę, że postawienie właśnie na rozwój tych partii wspomoże całą jakby prezencję sceniczną dużo, dużo mocniej niż rozbudowa tych pleców, które mimo, że są słabe u mnie, bo ja z jakiegoś powodu naprawdę mam bardzo, bardzo, bardzo słabe plecy i naprawdę bardzo ciężko mi jest progresować ciężarowo na plecach bezpośrednio, zwłaszcza w ruchach takich jak ściągania z góry, podciągania, czy wiosła, martwe ciągi. To są wszystko ruchy, które naprawdę ciężko mi jest progresować i nigdy mocny w tym nie byłem. Ale myślę, że to też w kulturystce nie chodzi o to, żeby bić rekordy siłowe, więc tutaj jakby się to zbyt mocno nie przejmuje i ta masa mi też pokazuje bardzo mocno, że niekoniecznie trzeba aż tak bardzo być sfokusowanym na to, żeby ten progres siłowy szedł. Oczywiście mówię tutaj już na moim poziomie, nie to żebym był na jakimś wybitnym poziomie, ale na takim poziomie powiedzmy średnio zaawansowanym, bo u osób początkujących tutaj no bez wątpienia to, co Wam najbardziej będzie wpływać na proces hipertrofii, to jest po prostu budowanie siły mięśniowej i takiej podstaw, jeżeli chodzi o kwestię siły mięśniowej, bo też mięśnie globalne przy ciężkich wiosłach, siadach, ciągach będą powodować, że będziecie rosnąć ogólnie. Jakby tutaj na początku przygody, czyli pierwsze parę lat z treningiem, jakby nie widzę sensu obierania jakiegoś priorytetu, chyba że ktoś ewidentnie naprawdę tego potrzebuje, ale to są naprawdę rzadkości. Raczej zazwyczaj się to kończy na tym, że ktoś potrzebuje po prostu rozmiaru wszędzie, więc jakby to jest taka rzecz, na której trzeba się skupić, czyli rozwój ogólnorozwojowy, rozwój rozwojowy, no ale wiecie, o co chodzi. Więc jakby tutaj to jest to, co najbardziej odróżnia ten off-season i jestem z tego powodu zadowolony, mimo tego, że nie ukrywam, klatki piersiowej nie lubię trenować, nie lubiłem trenować i pewnie nigdy w życiu nie będę za bardzo lubił trenować, więc jakby tutaj to nie jest tak, że ja się cieszę z tego powodu, ale no cóż, będę się cieszył, jak będzie moja sylwetka wyglądać dużo, dużo lepiej na scenie, a jeszcze bardziej się będę cieszył, jeżeli którykolwiek z sędziów to doceni, no ale jeżeli nie, to też się nie będę martwił. No tak jak mówiłem, dla mnie najważniejsze jest to, co ja widzę w lustrze i to, czy ja jestem z tego zadowolony, czy nie. Tak to wyglądało na dzisiaj. Jak widzicie, tutaj kończę tyłem barku, jak każde plecy, bo generalnie ten tył barku też do tej pory dość zaniedbywałem, można powiedzieć. Teraz zarówno przód barku, jak i tył barku robię regularnie i widzę, że to naprawdę przynosi efekty i myślę, że zdecydowanie warto jest się na tym skupić, zwłaszcza u osób, które te barki ogólnie muszą poprawić, bo poprawa przedniego i tylnego aktonu będzie sprawiać, że całe barki będą wydawać się dużo, dużo większe. No a jeżeli barki wydają się bardziej okazalsze, no to z reguły wyglądamy na dużo bardziej kompletnych zawodników, a przecież o to nam przede wszystkim chodzi. Tyle na dzisiaj, jeżeli chodzi o kwestię mojego treningu pleców, a jak coś Was interesuje, to pytajcie w komentarzach. Do usłyszenia. Dobra, zapędziłem się kawałek dalej niż myślałem. Myślałem sobie, że dokończę już dzisiaj na dzisiaj kroki, bo nie chcę mi się później specjalnie wychodzić. Ja poszedł sobie już dzisiaj. Pisałem do Lukiego i generalnie muszę Wam przyznać, że już zajechałem się pod ścianę trochę treningowo. Jutro robię ostatni trening z bloku, że tak powiem, bo tak mi wypada. Później mam dzień wolnego, no a później jest FIWE. Także nie będę robił wtedy treningów. Zrobię sobie 4 dni z rzędu bez treningu. No i wtedy wrócę już ponownie na trening.
Luki już coś tam zapowiada, że zrobimy później małego minikata, takiego dosłownie tygodniowego, żeby trochę sobie odpocząć od żarcia. No i wskoczymy w nowy plan treningowy i będziemy realizować dalej Road to 120, jak napisał. Także jestem podekscytowany, ale naprawdę, no muszę wam powiedzieć, że broniłem się rękami i nogami, jak to mówią, przed tym, ale naprawdę już dzisiaj, jak byłem na treningu, od soboty te treningi takie, że się trochę zmuszałem, ale dzisiaj już jak byłem na treningu, to naprawdę czułem, że no miałem po prostu trudność, żeby mentalnie się przycisnąć, a jak nie ma tego ognia, to się chujowo trenuje, nie ma co ukrywać. Ciężarowo spoko, lipy tam nie ma, natomiast no robię to, bo to kocham, więc jak mam trenować na siłę, to wolę sobie zrobić 4 dni przerwy i wrócić na pełnej kurwie, niż bawić się na takiej zasadzie, że chodzę, bo chodzę, nie? Więc tak rozplanowuję to. Jak widzicie, żadnych deloadów u mnie nie ma, żadnego planowania. Uważam, że w ogóle planowanie deloadów to jest głupota. W treningu hipertroficznym, takim treningu kulturystycznym. Jak się czujesz zajechany, to zrób sobie 2-3 dni przerwy, 4. A robienie deloadów to jest fajna metoda, jak się chce pikować pod na przykład jakieś zawody i się przygotowuje zawodników na przykład pod trójbój siłowy, no to żebym się na tym znał, ale wiem, że tak się robi, no to wtedy faktycznie te takie ustawia się cały cykl treningowy, dzieli się to na mikro, makro, mezocykle i bawi się w cały ten taki okres, gdzie faktycznie szuka się tego piku performance'u, no ale w kulturystyce czegoś takiego nie ma, no przed zawodami to my mamy wręcz regres performance'u treningowego, a nie pik, a pik to ma być formy, więc generalnie nie wiem, skąd się wziął pomysł, że w treningu siłowym programowanie takie treningowe to jest w kulturystycznym treningu takie programowanie treningowe to jest dobry pomysł, ja tak przynajmniej nie uważam, więc dlatego też tak nie robię ani u siebie, ani u moich podopiecznych. Jak ktoś mi zgłasza faktycznie, że czuję się przemęczony, robimy kilka dni przerwy, albo ściągamy objętość treningową, albo intensywność i działamy dalej, bo nie ma co marnować czasu, bo czasem jest tak, że jak sobie to przeliczymy, ktoś robi na przykład co miałem 5-6 tygodni deload, to później mu się okazuje na koniec miesiąca, znaczy roku, że 2 miesiące z roku to on robił deload i 2 miesiące mu spierdoliło, a w 8 tygodni to można całkiem sporo zbudować, więc nie ma na to miejsca. Już się duszę, mam mega zapompowane plecy, odpada mi ręka, więc widzimy się później. Witam was przy końcu dnia. Tak mi się zeszło niestety, bo siedzieliśmy jeszcze, doglądywaliśmy wczorajszy film, bo wczoraj oczywiście usnęliśmy. No i co, mamy tutaj 75 gramów, no w zasadzie mam tutaj śniadanie, nie będę tego powtarzał. Mamy tutaj śniadanie, minus 5 gramów tłuszczy, bo mamy tutaj 50 gramów białka, 100 gramów węgli i 10 gramów tłuszczy. Ostatni posiłek, jutro dzień wysoki, ostatni dzień treningowy. Także widzimy się jutro o tej samej godzinie, co zawsze, czyli 18.12. PS, jeżeli wszystko jutro pójdzie dobrze, to jutro nagrywam podcast z bardzo ciekawą osobą. Jak ktoś chce zgadnąć, to jest osoba ze Stanów. Nie jest to sam Sułek, od razu mówię, ale równie fajny gość, więc możecie strzelać w komentarzach, kto to może być.